Polska wobec światowego kryzysu to temat czwartego konwersatorium ekonomicznego, które Narodowy Bank Polski zorganizował 29 września 2009 roku w Warszawie. Uczestniczyli w nim renomowani ekonomiści i przedstawiciele instytucji państwowych. W przygotowanym przez specjalistów NBP raporcie, który był podstawą dyskusji, kompleksowo przedstawiono wpływ kryzysu na różne kraje, w tym Polskę. Najważniejszą część raportu stanowią konkretne rekomendacje dotyczące polityki gospodarczej Polski. Ten raport, który przygotowaliśmy, jest raportem, który pozwala spojrzeć na naszą rzeczywistość w możliwie zobiektywizowany sposób. Chcemy zetknąć ten raport z Państwa opiniami tak, aby dzięki wspólnej dyskusji móc go ulepszyć i w formie publikacji przedstawić do dalszego wykorzystywania. Ekonomiści zabierający głos w dyskusji chwalili raport NBP, który przedstawił dyrektor Michał Gradzewicz z Instytutu Ekonomicznego NBP. Chciałam wyrazić tutaj wielką satysfakcję ze strony Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, że doszło do takiego spotkania, doszło do opracowania takiego raportu. Należałoby chyba zwrócić uwagę na dwie kwestie. Zaniedbywania przyszłości, analiz przyszłościowych, krótkookresowość patrzenia na gospodarkę i na przyszłość, likwidacja właściwie u nas, jesteśmy ewenementem, jeśli chodzi o kraj, likwidacja instytucji, które zajmują się myśleniem strategicznym. Zanik kultury myślenia strategicznego nastąpił w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Chciałem autorom raportu pogratulować z jednej strony pomysłu na przygotowanie raportu i na jego wykonanie. Bo to, o czym mówiła i pani profesor Murczyńska, i z czym się zgadzam z panem profesorem Owsiakiem, brakuje nam chyba merytorycznej dyskusji w kwestiach ważnych i zasadniczych, a dotyczących gospodarki. W dyskusji głos zabrało kilkanaście osób. Do zgłoszonych przez nich uwag odniósł się profesor Krzysztof Opolski, doradca prezesa NBP. Dyskusja, która tutaj miała miejsce, jest dyskusją niesamowicie płodną intelektualnie dla środowiska ekonomicznego, ale nie tylko chyba środowiska ekonomicznego, dla całego środowiska gospodarczego, dla ludzi, którzy zaangażowani są w wzrost gospodarczy, w ograniczenie skutków kryzysu. I pojawił się pewien głos, który dla mnie jest głosem trochę pełnym obaw, że od wielu lat te same problemy są akcentowane, werbalizowane, natomiast nie znajdują odzwierciedlenia w sferze gospodarczej. Ale nie traktuję tego również jako element pesymistyczny, traktuję to jako element optymistyczny. Nauka jest rzeczą ciągłą, rozwijającą się i może ten nasz głos, jeżeli będziemy mówili regularnie i w miarę konsekwentnie o tych zagadnieniach, znajdzie również odzwierciedlenie u decydentów. Bardzo dziękuję. Prezes Sławomir Skrzypek zapowiedział, że zgłoszone uwagi będą uwzględnione przy aktualizowaniu treści raportu.